W jesiennej porze, kiedy tyle w nas zadumy nad minionym czasem, bądźcie pozdrowieni! Boga, Trójcy Świętej i Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jemu wyraźmy teraz wdzięczność za piękny świat, za pory roku, wiosnę, lato, jesień i zimę oraz za to, że możemy się wzajemnie ubogacać i umacniać w wierze. Przemawia do nas Bóg, wieść o zbawieniu rozbrzmiewa co dnia i do współpracy zaprasza nas Bóg. On światło prawdy i moc nam da. W swoim kościele jednoczy nas Pan, w jedną rodzinę wybrany lud. Od Chrztu Świętego wszyscy wraz,
pożywy jeden Boży lud. W swoim Kościele chcemy miłość nieść i służyć wszystkim ludziom w krąg, dobrej nowiny rozsiewać wieść, solidarności rozszerzać krąg. Rzeczywiście, przez Chrzest Święty staliśmy się Jego dziećmi i członkami Kościoła. Najważniejszym zadaniem Kościoła jest prowadzić ludzi do zbawienia, a więc do domu Ojca Niebieskiego, u którego jest wiele mieszkań. Dlatego też każdy z nas powinien codziennie na nowo Panu Jezusowi serdecznie dziękować za to, że zostawił nam na ziemi najcenniejszy skarb. Chrystusowy Kościół! A także za to, że mamy to szczęście należeć do Niego, być Jego członkami. Myślę, że najlepiej wyrazimy za to wdzięczność, jeżeli będziemy się starali ze wszystkich sił być jak najlepszymi synami i córkami naszego Kościoła. Takimi mamy się stawać nie dopiero w przyszłości, ale już zaraz. Mówi nam o tym wyraźnie święty Paweł. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie śpijcie przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. W lasach dar szlubskich koło Piaśnicy, pośród wysmukłych sosen i świerków, leżą doczesne prochy zakonnicy w skromnej mogile. Wśród męczenników błogosławione siostro Alicjo, o męczennico módl się za nami. Stałaś się Bożą, więc służebnicą oręduj teraz za grzesznikami. Gdzie szlacheckie miałaś korzenie, to żyła skromnie, z każdym w przyjaźni. Proste w młodości miałaś marzenie, kochać bliźniego, służyć ojczyźnie. Błogosławiona siostro Alicjo, o męczennico módl się za nami. Stałaś się Bożą, grzesznikami. Gdy bolszewicka dzicz wyruszyła, czułaś potrzebę wsparcia ojczyzny. Rannym żołnierzom pomoc świadczyłaś, by kraj był nadal wolny i żyzny. Błogosławiona siostro Alicjo, o męczennico módl się za nami. Stałaś się Bożą, więc służebnicą, oręduj teraz za grzesznikami. Honor ojczyzna
Bóg niepojęty, to są wartości, dla których żyłaś. Również w zakonie, służąc bez reszty, dzieciom młodzieży się poświęciłaś. Błogosławiona siostro Alicjo, o męczennico, módl się za nami. Stałaś się Bożą, więc służebnicą, oręduj teraz za grzesznikami. Dał Alicji palmę męczeństwa w porze jesiennej, w lasach Piaśnicy, bo nie zabrakło jej wiary męstwa, więc ją powołał do swej winnicy. Błogosławiona siostro Alicjo, o męczennico, módl się za nami. Stałaś się Bożą, się zatem ze zmartwychwstanką, do wyżyn nieba dziś wyniesioną. Ona jest naszą orędowniczką, w naszym kościele błogosławioną. Błogosławiona siostra Alicjo, o męczennico, módl się za nami. Stałaś się Bożą, więc służebnicą, oręduj teraz za grzesznikami. W lasach pachnących runem żywicą, nad jej mogiłą słychać śpiew ptaków. Chwała się wznosi ponad Piaśnicą, chwała Polaków.